W dzisiejszym filmie zobaczycie nowe dekoracje, ozdoby i akcesoria na walentynki, a także nowości wiosenne i rzeczy z nowej kolekcji, jaka pojawiła się w sklepie Pepco. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W niektórych sklepach Pepco już od pewnego czasu można kupić rzeczy walentynkowe. Znaleźć możemy na przykład różnego rodzaju walentynkowe kwiaty lub filcowe maty na stół w kształcie serc lub z walentynkowymi dekoracjami. Każda z nich kosztuje 6 zł. Za 25 zł w sklepie Pepco kupić możemy zestaw zawierający dwie foremki do ciast w kształcie serca. Niewielkich rozmiarów foremki zapakowane są w dekoracyjne walentynkowe pudełko. Jest również zestaw do wypieku muffinek. Komplet kosztuje 5 zł. Nowością są walentynkowe łyżeczki w kolorze złotym. Komplet zawierający 4 łyżeczki w kształcie serc kosztuje 20 zł. Teraz przejdźmy do innego rodzaju nowości, jakie kupić można w sklepie Pepco. Tutaj widzicie zestaw zawierający dwie maleńkie świece zapachowe o różnych zapachach. Wśród nich znajdziemy świece o zapachu jaśminu w zestawie za 5 zł. Tyle samo kosztuje zestaw świec o zapachu lawendy. Poza tym są też świece o zapachu brzoskwini. Nieco dalej znalazłam LEDowe światełka z dekoracyjnymi liśćmi w kolorze srebrnym. Cena światełek działających na baterie to 12 zł. Łańcuch zawiera 10 światełek. W sklepie Pepco kupić możemy również koce w geometryczne wzory. W tym sklepie takiego rodzaju koc dostępny był w jednym kolorze. Ma wymiary 180 i 220 cm, kosztuje 40 zł. W poprzednich nagraniach opisywałam kubeczki bez uchwytu, które właśnie teraz widzicie. Każdy z nich kosztuje 8 zł. Dzisiaj macie okazję zobaczyć również talerzyki, które dokupić możemy do kubeczka. Talerz w tym samym kolorze i wzorze ma średnicę około 18 cm, kosztuje 15 zł. W sklepie Pepco są również nowe akcesoria łazienkowe. Takie jak na przykład dozowniki mydła lub kubeczki na pastę i szczoteczki. Taki jak ten kosztuje 6 zł i dostępny jest w kilku kolorach. Do kompletu dokupić możemy również dozownik mydła, który w tym sklepie Pepco dostępny był w kolorze czarnym oraz białym. Dozownik mydła kosztuje 8 zł. Wśród tego rodzaju akcesoriów łazienkowych jest również taki dozownik mydła. Dzięki temu zagłębieniu zapobiega kapaniu mydła na umywalkę. A jednocześnie może służyć również jako mydelniczka. Cena dozownika to 12 zł. Nowością są również te dozowniki mydła z nowymi wzorami, jakie właśnie widzicie. Taki dozownik ma pojemność 400 ml i kosztuje 12 zł. Do dozownika dokupić możemy również kubeczek na pastę oraz szczoteczkę. Kubeczek kosztuje 10 zł. W nowej kolekcji z postaciami z bajek jest okrągła różowa poduszka z postacią myszki mini. Poduszka o średnicy 50 cm kosztuje 30 zł. Metalowe lampiony ze świecami LED w środku dostępne są w kolorze zielonym oraz czarnym. Lampion ma wysokość 28 cm, kosztuje 15 zł. Oświetlenie działa na baterie. W sklepie Pepco znajdziemy również nowe wzory poszewek na poduszki. Poszewka taka jak ta kosztuje 12 zł. Z jednej strony jest wzorzysta, z drugiej strony ma jednolity kolor. Wymiary poszewki to 45 i 45 cm. Wśród akcesoriów wiosennych znalazłam dozownik wody do kwiatków. Plastikowy dozownik w kształcie motyla w różnych kolorach kosztuje 12 zł.
Są również takie oto rękawice ogrodowe w różnych kolorach. Para tego rodzaju rękawic kosztuje 5 zł. Poza tym kupić możemy różnokolorowe metalowe dekoracje w kształcie motyla. Taka dekoracja, jak i ta, którą właśnie widzicie, kosztuje 5 zł. Teraz możecie zobaczyć wszystkie kolory tych ozdób do wyboru. We wcześniejszych moich nagraniach mieliście możliwość zobaczyć już niektóre rzeczy z nowej orientalnej kolekcji, jaka pojawiła się w sklepie Pepco. Dzisiaj zobaczycie następne nowości z tej kolekcji. Wśród nich jest narzuta na łóżko o wymiarach 200 i 220 cm. Narzuta kosztuje 100 zł. Są również wzorzyste poduszki z symbolicznymi w tej kolekcji wzorami. Poszewka poduszki jest wzorzysta z jednej strony, po drugiej stronie ma jednolity kolor. Zapinana jest na zamek, ma wymiary 40 i 60 cm. Kosztuje 40 zł. W nowej orientalnej kolekcji jest również ta poduszka o wymiarach 45 i 45 cm. Tak jak poprzednia, kosztuje 40 zł. Nowością w tej kolekcji jest również koc. Wymiary koca o charakterystycznych wzorach i kolorach to 180 i 220 cm. Cena to 50 zł. W tej kolekcji znajdziemy również metalowy stolik. Stolik ma wzorzysty blat, krawędzie i nogi stolika mają kolor złoty. W całości ma wysokość 52,5 cm, kosztuje 80 zł. W kolekcji orientalnej jest również prostokątne duże lustro z ramami w kolorze złotym. Wymiary lustra podane są powyżej cen, lustro kosztuje 45 zł. Nowością jest także stołowa lampa z kloszem w kolorze białym i podstawą w kolorze złotym. Lampa nie zawiera żarówki, działa na prąd, kosztuje 70 zł. W sklepie Pepco kupić możemy również wazony w nowe wzory. Taki wazon kosztuje 25 zł, ma wysokość 22 cm. Wazon taki jak ten znalazłam w kolorze białym oraz czarnym. Każdy z nich ma wysokość 24 cm i kosztuje 30 zł. Wazony są ceramiczne. W sklepie Pepco znajdziemy również osłonki w nowych wzorach na doniczki oraz ceramiczne doniczki z podstawkami. Osłonka na doniczkę w kształcie pączka kwiatu kosztuje 20 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.